Dzień dobry. Dzisiaj o poranku w Info często będzie mowa o bezpieczeństwie na drogach. No to powiem Państwu, że pogoda będzie coraz częstszym wyzwaniem dla kierowców. Także dzisiaj, dlatego że pierwszy raz w tym sezonie pojawiają się opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nawet marznącego deszczu. Słabe, owszem, to prawda, ale wystarczą, żeby zrobiło się niebezpiecznie na drogach. W Warszawie w tej chwili na razie nie pada, ale w ciągu dnia pojawi się deszcz. Natomiast są miejsca w kraju, gdzie już się pojawił śnieg, deszcz ze śniegiem albo marznący deszcz. Gdzie? Proszę bardzo, mamy najświeższy pogodowy raport i na nim wyraźnie widać, że słabe opady śniegu pojawiają się od Suwalszczyzny aż po Polesie Lubelskie. Tutaj może być na drogach i na chodnikach ślisko. Podobna sytuacja jest na Pogórzu Karpackim w okolicach Krakowa. W ciągu ostatniej godziny też pruszył śnieg i deszcz ze śniegiem albo marznący deszcz może się pojawiać miejscami na Pogórzu Karpackim i w karpackich dolinach. Natomiast deszcz słaby w okolicach Katowic i Szczecina. Tutaj tych deszczowych chmur z każdą godziną będzie coraz więcej. Na termometrach najmniej na wschodzie i na południowym wschodzie miejscami nawet trzyma lekki mróz. Im dalej na zachód, zwłaszcza na północny zachód, tym łagodniejsza temperatura. No ale ciśnienie spada. Od wczoraj obniży się niemal o 10 hektopaskali. Wrażliwcy pewnie to poczują. Silniejszy wiatr za to poczujemy tylko wzdłuż wybrzeża, wieje z zachodu i południowego zachodu. Co przyniosą kolejne godziny? Szare niebo, jakieś nieliczne przebłyski może się będą pojawiać gdzieniegdzie, od Warszawy przez Łódź, po Katowice i Kraków. Na wielki powrót słońca nie liczmy, na pewno nie dzisiaj. Za to będzie od północnego zachodu coraz więcej deszczowych chmur, opady słabe, mieszane na wschodzie, na północnym wschodzie, nie dotrą tylko nad południowo-wschodnie regiony. No i tutaj będzie chłodniej, w zachodnich województwach zdecydowanie więcej na termometrach. Dobrego dnia.